Michał Szpak dzięki swojej muzyce stał się najpopularniejszym wokalistą młodego pokolenia. Nie raz i nie dwa zdarzało mu się wzbudzać kontrowersje. Zresztą jego wygląd i zachowanie również sprawia, że mnóstwo osób uważa go za barwnego ptaka. Czasem mimo wszystko można z czymś przesadzić. Tym razem jednym gestem, wokalista obraził całą masę polskich słuchaczy. Michał Szpak już nie jest kojarzony z programem X Factor, w którym debiutował. Poziom jego twórczości dawno temu przerósł poziom talent show, a sam Szpak stał się pełnym w każdym znaczeniu tego słowa, artystą, który tworzy własną muzykę i robi to naprawdę dobrze. Wokalista odniósł niebywały sukces w Polsce i staje się coraz bardziej popularny również poza granicami naszego kraju. Jednak jego jedna z ostatnich decyzji rozwścieczyła całą rzeszę polskich słuchaczy. Michał Szpak odwołał występ przez Disco Polo. Nie da się ukryć, że Disco Polo przechodzi teraz prawdziwe odrodzenie i do tego gatunku muzycznego przekonuje się coraz więcej słuchaczy. To sprawia, że gwiazdy Disco Polo występują na największych imprezach i scenach w naszym kraju, a do tego przyciągają całą masę widzów. Podobnie miało być w Holandii podczas koncertu Polska Gala Holandia, na którym Michał Szpak miał być gwiazdą wieczoru. Początkowo muzyk nawet zgodził się na swój udział w imprezie, ale teraz wszystko zostało odwołane przez menadżera wokalisty. Wedle oficjalnego komunikatu, który został opublikowany przez organizatorów, Szpak zrezygnował przez obecność wykonawców Disco Polo, którzy mieli zagrać przed nim. Ten gest rozwścieczył całą rzeszę Polaków. Jest nam bardzo przykro poinformować wszystkich, że Michał Szpak zdecydował, że nie wystąpi 23 marca na evencie Polska Gala Holandia w Rotterdamie w Ahoy. Artysta poinformował nas, że nie chce występować na scenie z przedstawionymi artystami, ponieważ nie wpisują się w jego wizerunek sceniczny. Jako organizatorzy w ostatnich tygodniach wypróbowaliśmy wszystko, co mogliśmy, aby zmienił zdanie, jednak zdecydował, że nie wystąpi. Potwierdzenie decyzji o jego niewystąpieniu otrzymaliśmy od jego menadżera, czytamy. To zmusiło organizatorów do całkowitej zmiany planu dotyczy wieczoru i ponownego poszukiwania gwiazdy na koniec imprezy. Oprócz Michała na scenie mieliśmy zobaczyć zespoły takie jak Top Girls, Akcent, Ekstazy, Boys czy Jorgus, czyli samych gigantów sceny Disco Polo. Oni z całą pewnością również poczuli się niebywale urażeni. Decyzja Szpaka bardzo zaskoczyła wielu internautów, którzy nie kryją swojego oburzenia, wywołanego taką a nie inną postawą wokalisty. Tym, co zrobił, wywołał w internecie najprawdziwszą burzę. Nie ma osób, które nie chcą tego w jakikolwiek sposób nie skomentować. Widać, że sodówka już uderzyła do głowy, pisze jeden z internautów. No tak, bo on jest przecież gwiazdą i nie będzie grał z byle kim. Żenada. Czytamy. Następnym razem zachowa się jeszcze gorzej. Zobaczycie. Pisze ktoś inny.